No ale teraz jest pomysł, żeby zrobić ze wszystkich kibiców pseudokibiców. A przecież ci młodzi ludzie będą w razie czego bronili Polski. Brytyjczycy potrafili zrobić jednostki spadochronowe z takich kibiców, że to są waleczni młodzi ludzie. Ja specjalnie poszedłem pod Legię, żeby zobaczyć... Ale nie mówi pan generał o tych, którzy urządzają burdę na stadionie. To jest mała grupa. Pan premier powinien zamiast grać w piłkę nożną, posłuchać pani Moniki Płatek, co mówi na ten temat, przeczytać pracę pani Joanny Suchockiej, nagrodzoną, prymuski, o kibicach. To są ludzie honoru. My na tacy ludzie walczyli w Powstaniu Warszawskim. My nie mówmy o grupie, którą się non-stop pokazuje w telewizji, że jeden kopnął drugiego. My mówmy o tym, że to są młodzi ludzie, których się obraża. Gdzie się zamyka stadiony, bo temat zastępczy. Gdzie są dziury wszędzie. Polska w tej chwili nie jest broniona w ogóle. Polska, gdzie zginęli najważniejsi generałowie, oddała sprawę Rosjanom, czyli wrogom według koncepcji NATO, tak? A my nie jesteśmy od 12 lat w NATO. I kto za to odpowiada? Pan premier dzisiaj idzie do dzieci, opowiada dziennikarkom, że ma rozpięty guzik. To jest po prostu naprawdę poniżej wszelkiej kultury. Mnie to boli.